dlaczego wybrałam Reja? No, usłyszałam o nim od mojej znajomej. W momencie, w którym opowiedziała mi o Dniach Otwartych, że tak owe się odbywają, o Ryjackich Dniach Kultury, o całej społeczności ryjackiej, pomyślałam, że, że dlaczego nie. Przyszłam na ten Dzień Otwarty, który naprawdę bardzo mi się spodobał, także zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. No i jakoś tak w momencie, w którym tutaj przyszłam, pomyślałam, że, że tak, że dlaczego nie. Na pewno lokalizacja, lokalizacja jest świetna. Co więcej mogę powiedzieć, mi się szkoła bardzo podoba, także, także zachęcam. No więc przyszedłem do Reja, ponieważ uznałem, że nie ma sensu iść do top 10, ponieważ tam jest wyścig szczurów i w ogóle presja cała, że musisz być najlepszy, a w Reju poziom jest wysoki, to prawda, natomiast da na radę, można, można się pogodzić, i relaks, i naukę, i wyniki dobre, trzeba się trochę postarać ale myślę, że każdy da, powinien dać radę. Znaczy tak naprawdę, reja to wybrałem z jednego najważniejszego powodu, jakim jest udzielanie się społecznie. Można tutaj robić naprawdę wiele rzeczy, angażować się w różne grupy, takich jak Rejmedialni, Medialni, szko Szkolna Grupa Artystyczna, czy też SMR. Czy można też działać tak jak ja, w samorządzie uczniowskim? No, a więc zacznę od tego, że y, po trzeciej klasie zmieniłam szkołę, ponieważ nie do końca pasował mi mój profil, a okazało się, że rej jest bardzo otwarta. Mam na imię Monika, jestem absolwentką 11 liceum ogólnokształcącego imienia Mikołaja Reja. Y, I powiem Wam szczerze, że ja często wracam do tej szkoły, wracam do nauczycieli, y, dalej mam kontakt z częścią moich znajomych z liceum i naprawdę. Rej to dla mnie wspaniałe mm, wspomnienia, wspomnienia tylko e, takich życiowych rzeczy, które wyniosłam potem i na studia i w swoim codziennym życiu, e, ale też to dla mnie po prostu takie bardzo, bardzo e, ciepłe momenty, do których wracam i szczerze mogę Wam polecić i pod kątem um, tego, czego się nauczycie, jaki jest poziom nauczania, jak również ludzi, których tutaj spotkacie. Naprawdę polecam, wybierzcie Reja. A ty dlaczego przyszłaś do Reja? Olu? Moją główną motywacją w zasadzie była lokalizacja plus dobre rankingi. Wydaje mi się, że tak samo grupa artystyczna była dla mnie tutaj dużą motywacją, dlatego że sama śpiewam, tak samo jak Ola i obie jesteśmy właśnie w grupie artystycznej. I tak, lokalizacja jest po prostu fantastyczna, wszędzie jest blisko, wszędzie jest po prostu łatwo się dostać i to jest świetne. Wybrałam Reja, ponieważ zobaczyłam w nim miejsce, w którym będę mogła rozwijać swoje pasje. Już od dwóch lat jestem w szkolnej grupie artystycznej. Jesteśmy zespołem. Występujemy na szkolnych imprezach, mamy swoje koncerty i bierzemy udział w różnych międzyszkolnych konkursach. Jak wybierałam szkołę i zobaczyłam, że jest właśnie w Reju taki zespół, to pomyślałam, że będzie to miejsce, w którym bardzo dobrze się odnajdę. I nie myliłam się. Poznałam tutaj wspaniałych ludzi, z którymi wiem, że będę się przyjaźnić długo po zakończeniu szkoły. Nie miałam okazji poznać Reja jako uczennica ani jako pełnoetatowy nauczyciel, ale przyszłam tutaj do pracy, żeby wykonywać swoje obowiązki na stanowisku dyrektora szkoły, więc z tej perspektywy mogłam Reja poznawać i podziwiać. W pierwszym wrażeniu liceum. Jest niezwykle klimatyczne już od samego początku. To jest taka atmosfera takiej współpracy, otwartości, pewnego rodzaju swobody twórczej, tak bym to określiła i jednocześnie miejsca, w którym uczniowie mogą odnosić sukcesy i je odnoszą. Szybko też zorientowałam się, że liceum Reja to szkoła z fantastycznymi tradycjami. To jedno z najstarszych liceów w Warszawie, cieszące się popularnością, uznane i znane wśród Warszawiaków wielu pokoleń. Myślę, że najlepszym świadectwem jakości szkoły jest to, że bardzo chętnie do Reja wracają jej, jego absolwenci. Potem, w trakcie pracy, zorientowałam się też, że to szkoła dla uczniów, którzy mają na siebie pomysł, którzy mają już trochę choćby sprecyzowane zainteresowania. Nie dla wszystkich jest Rej to znaczy na pewno nie jest dla kogo nie jest dla tych którzy chcieliby bez zaangażowania przejść szkołę myślę że to, ta atmosfera zaangażowania jest odczuwalna i ona jest przywilejem szkoły i zobowiązaniem polecam liceum reja dlatego że jej lokalizacja historia szkoły jej tradycje połączone z nowoczesnością, z myśleniem o szkole jako o szkole nowoczesnej, o szkole dla uczniów. To są naj, chyba najistotniejsze wartości szkoły z mojej perspektywy. Jeśli miałabym wskazać, co jest istotą szkoły, to. Są absolutnie osoby, to znaczy, które tutaj pracują, które tutaj się uczą i tworzą pewną społeczność. Społeczność osób, które chyba lubią przebywać ze sobą, bo nie brakuje uczniów, którzy zostają po lekcjach, którzy mają wiele spraw tutaj do załatwienia, nie brakuje tych, którzy przychodzą wcześniej, nie brakuje takich pracowników, którzy większość pracowników pracuje. Bardzo wiele, wiele lat, jak już tylko te prace rozpocznie. Także to są chyba najmocniejsze atuty reja.